Witam Was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojo-Rojewski i jego legendarna biała rękawiczka witają Was bardzo serdecznie przy okazji wyjątkowego unboxingu, biorąc pod uwagę wartość i zawartość edycji Dawn of the Creed Edition najnowszego dziecka Ubisoftu, czyli Assassin's Creed Origins. Jest to o tyle wyjątkowa okazja, iż jest to pierwszy jakikolwiek materiał na moim kanale, jeśli chodzi o tą serię. Co się zmieniło, co zaważyło, co mnie zaintrygowało, co generalnie spowodowało, że zainteresowałem się tym tytułem, będąc całkowitym laikiem, jeśli chodzi o serię Assassin's Creed. O tym będzie więcej na temat przy okazji najprawdopodobniej jutrzejszego pierwszego odcinka materiałów poglądowych. Jeśli chodzi o tą grę, moi drodzy, kwitując, to make a long story short, jak się to mówi, uRPGowienie akurat tej odsłony. Myślę, że nie muszę tłumaczyć, o co tutaj chodzi. Kto monitorował temat, ten wie, że jeśli chodzi o tą odsłonę, bliżej tej grze będzie do Skyrima, Wiedźmina, niż do klasycznych rozwiązań natury technicznej, mechanicznej, jeśli chodzi o wcześniejsze odsłony. Jednak biorąc pod uwagę to, co znajduje się w tym przepięknym opakowaniu, nikt nie będzie miał wątpliwości, dlaczego akurat taka edycja pojawiła się na mojej czarnej kanapie. Wyssys Brazers ma swoją, ja mam swoją, każdy robi na jej terenie coś innego. Ja mam unboxingi, on w sumie też, ale tu odróżnia nas motyw przewodni materiałów, że tak to ujmę. Moi drodzy, tutaj akurat mam edycję na konsolę Xbox One. Oczywiście dla Was będę nagrywał wersję PC-tową, jednak fajnie, że temat jest tutaj multiplatformowy. Ten element dostałem bonusowo, dodatkowo, troszeczkę w ramach tak zwanego press packu od samego Ubisoftu, dlatego dziękuję ślicznie już na wstępie. A to jest jakby już całościowym ze sobą zestawem właśnie tej środkowej jakby edycji, nie tej najdroższej, nie tej najtańszej. No to zacznijmy sobie temat od tego, do czego mamy dostęp od razu. Mianowicie, oczywiście, wiadomo, opakowanie z grą, z kodem, całym zestawem, a także w tym miejscu mamy steelbox, zaraz sobie te tematy rozpakujemy, zajrzymy do środka, a także soundtrack, to może być interesujące, i mapka, ją również sobie za chwileczkę rozłożymy. Fajne jest to, że praktycznie każdą edycję kolekcjonerską nawiązującą właśnie do jakiejś gry Ubisoftu można zdobyć właśnie na Ubi Store. Tematy są rozchwytywane i biorąc pod uwagę jakby jakość wykonania z naciskiem przede wszystkim na figurki, są to jedne z najlepszych edycji, z jakimi miałem kontakt, a jeśli chodzi o stajnię Ubisoftu, miałem już do czynienia w odniesieniu do ich gier kilkukrotnie, jeśli chodzi właśnie o mój unboxing. Moi drodzy, dobra, otwieramy to, co na razie możemy. Okej, więc tak, póki co niewinne potęgi początki, mianowicie jeśli chodzi o opakowanie, wiadomo, płytka plus kilka karteczek zawierających w sobie kody na pewne wirtualności do odblokowania w środowisku samej gry. Mamy ten wspomniany soundtrack, który w mojej ocenie uważam, że zasługiwałby na lepsze opakowanie. Ale ja widzę, że nie jedna edycja kolekcjonerska na to cierpi, że soundtracki są, uważam, w mojej ocenie niezasłużenie potraktowane trochę po macoszemu. No ale to moja opinia. Mapa potężna, solidna, fajna. Nie jakoś super czytelna, ale klimatycznie zrobiona. Egipt, Nil, wiadomo jaki jest setting tej odsłony. Fajnie, że z drugiej strony nie ma jakby powiedzmy białej powierzchni, tylko również są nadruki, hieroglify, te klimaty. Spoko. Steelbox, fajnie, znów, że nie zrobiony, tylko fajnie, powiedzmy, od zewnątrz, ale również jest klimat wewnątrz. Pierdoła, a cieszy. Okej, to by było na tyle. Przechodzimy do meritum.
a potem presspak. Fajne jest to, że tak jak zwykle ja cieszę się zawartością, tak opakowanie często leci do Renaty na jej prywatne szpargałki. Często owocuje to tym, że gdy otwieram komórkę, jakiś magazynek, to widzę mnóstwo opakowań po edycjach kolekcjonerskich, a w środku na przykład jej jakieś rzeczy na zimę albo zdoby świąteczne, tego typu tematy. Także w żadnym wypadku, wow, się to nie marnuje. Patrzcie tylko na to. Patrzcie tylko na to. I to mi się podoba, że rzeczy, które nie muszą być ładne, tutaj wykonane są po prostu przepięknie. No wnętrze prezentujące właśnie piramidy, Egipt. Ja póki co to na razie wyjmę tak brzydko. Figurka. Niesamowita. Właśnie między drugą a trzecią edycją figurka różni się gabarytami, wysokością, ale jest ta sama. Zaraz ją sobie złożymy i zaprezentuję wam ją w pełnej krasie. Póki co pozachwycajmy się jeszcze na chwilę samym opakowaniem. Kurczę, ja to mogę wykorzystać jako scenę na przykład do zabawy z córką w myśl zrobienia jakiegoś teatrzyka. Ale nie w klimacie wstępniaków do Happy Wheels, nie myślcie sobie. A co my tu mamy? Tu coś jeszcze jest. O, proszę! No nie zauważyłbym tego, tak schowane. Proszę bardzo, moi drodzy. Artbook, ale nie tylko. O, naklejeczki. Okej, sympatyczny dodatek. Ale artbook. No to jest w odniesieniu do właśnie serii Assassin's Creed. To jest mus. To jest całkowity mus, albowiem zawsze doceniałem tą serię za przedstawienie obranego settingu. Byłem zawsze zachwycony nie tylko grafiką, ale generalnie konstrukcją atmosfery, umiejętnością oddania ducha, jeśli chodzi o konkretne czasy, w jakich rozgrywała się dana odsłona. Także biorąc pod uwagę gry jako sztuka współczesna, tutaj zawsze Assassin's Creed'y były dla mnie takim mocnym przykładem, powiedzmy, tej mojej tezy. I wiem, że gdybym był miłośnikiem wcześniejszych wszystkich odsłon, no Renata by mnie zabiła. W tym samym momencie, jakby mi się skończyła powierzchnia, miejsce na figurki, bo zawsze zazdrościłem fanom Assassina możliwości jakby zakupu tych figurek. A ja mam taką zasadę, że chociażby figurka była najpiękniejsza na świecie, ona nigdy się u mnie na półce nie pojawi, jeśli będzie dotyczyła gry, która nie jest moją bajką. I tak do tej pory wyglądał mój romans, a raczej jego brak z Assassinami. Coś czuję, że Origins, biorąc pod uwagę to wcześniej wspomniane przeze mnie URPGowienie, będzie inaczej i będzie to mój pierwszy kontakt na poważnie z serią. I być może zaintryguje mnie to, by chwycić za poprzednie odsłony. Zobaczymy, czas pokaże, ja się na nic nie zamykam. Lecimy dalej, poskładam tą figurkę dla nas. Kochani, mistrzostwo świat... Nie, dobra, ja tu coś zjebałem chyba. Okej, śmiechy, chichami, bajek i jego dron, Senu, orzeł w pełnej okazałości. Mistrzostwo świata, zarówno pod kątem samej koncepcji, użytej kolorystyki, dbałości o detale. To są elementy, które właśnie zawsze cechowały figurki gier Ubisoftu. Jednak to, co zawsze mi się podobało, to tak zwany efekt ruchu. Zawsze te figurki były dynamiczne, nigdy nie były statyczne. Pamiętam, że jak byłem na terenie polskiego oddziału Ubisoftu, to byłem zachwycony właśnie figurkami prezentującymi bohaterów serii Assassin's Creed pod tym kątem, iż właśnie one były w ruchu, w locie, podczas jakiegoś skoku. No, niesamowita sprawa, też niesamowita umiejętność, żeby zrobić figurkę, która wygląda świetnie praktycznie z każdej możliwej strony. Zwróćcie uwagę, wiatr, draperia, skok, ruch, podstawka będąca kawałkiem kolumny. No, mistrzostwo świata.
Mistrzostwo Świata. Oprócz tego w zestawie również był medalion tego typu. Czaszka Damperli. Ona kocha czaszki. Będzie zachwycona. Dla każdego coś miłego. Nie, jestem zachwycony i kurczę, fajnie, że wreszcie powstał Assassin, który zapowiada się jako coś idealnie w moje gusta, me gusta, z figurką, tak, która wreszcie jest, będzie uzasadniona w mojej kolekcji. Plus bardzo często gram strzelcami, używam broni zasięgowych, łuków i tym podobnych tematów. Plus tutaj jest jeden z moich ulubionych skilli ogólnie, jeśli chodzi o gry wideo, czyli tak zwany rozszczepiony strzał. Kojarzymy Amazonkę, Diablo 2, kilka strzał jednocześnie. Super, no coś pięknego, powiem wam szczerze. I tak jak wspomniałem na początku, w opisie filmu, macie link do Ubistora. Tam można monitorować właśnie tego typu okazy. Mistrzostwo Świata. Mega, czuć tą lekkość, zawziętość, ruch, wygięcie. No super. Jeszcze wam tak pokażę z każdej strony. Nie no, super. Okej, zaglądamy do presspaka. Mniej okazałe pudełeczko niż to oficjalne kolekcjonerskie, ale równie klimatyczne i atrakcyjne i przede wszystkim praktyczne, biorąc pod uwagę to, co wam opowiedziałem na początku, jeśli chodzi o to, do czego Renata potem te opakowania wykorzystuje. O kurczę, co my tu mamy? Jeszcze jeden steelbox i powiem wam, że paradoksalnie ciekawszy niż ten kolekcjonerski. Tutaj jakaś saszetka. O, i tutaj jakiś ciuszek, proszę bardzo, o kurczę, dobra, oj, rozpakujmy to sobie wszystko na spokojnie. Proszę bardzo, wspomniany steelbox o bardzo podobnym wnętrzu, także trochę klasa sama w sobie, breloczek, solidny, ładny i wymowny, wiadomo o co chodzi. Lubię takie połączenie. W ogóle cała ta kolorystyka przypomina mi, nie wiem, takiego, nie wiem, najnowszego iPhone'a. Połączenie takiej nieskazitelnej bieli z prestiżowym złotem. Coś w tym stylu. Znaczy jest to, ma to swój smak, ma to swój styl i jest okej. Okej, tu jeszcze jeden. Okej, taki wisiorek. Tu saszetka na wszystko. I bluza. I bluza idealnie na zbliżające się mroźne wieczory. Logo. O właśnie, ja lubię takie niezapinane z miejscami właśnie tutaj z taką pochwą. Ale prawdziwa magia dzieje się na plerach. O, proszę bardzo. Super. No wszystko to ma swój klimat niesamowicie adekwatny do założeń settingu samej gry. Czy to Press Pack, czy to Dawn of the Creed Edition kolektorka Assassin's Creed'a, z którego już za niedługo czekają was materiały poglądowe prezentujące różne części składowe najnowszego Asasyna, w środowisku którego, coś czuję mówiąc delikatnie, będę bawił się doskonale. Dziękując wam ślicznie za uwagę, serdecznie pozdrawiam, trzymajcie się, tarcza!